Witam serdecznie. No, spotykamy się dzisiaj tutaj dlatego, że musimy sobie przedstawić rozwiązanie tego trudnego redoksu, z którym przyszło Wam się zmierzyć. To równanie redoks pochodzi ze zbioru Ostatni dzwonek przed maturą, który Wam polecamy. Książka składa się z 324 stron i zawiera arkusze maturalne, a także zadania maturalne z pełnymi odpowiedziami. No i przejdźmy do rozwiązania tego redoksu. Przypomnijmy sobie to zadanie, no i spróbujmy się zmierzyć. Uzgadnianie równań reakcji metodą jonowo-elektronową umożliwia zbilansowanie nie tylko równań reakcji z jonami czy związkami chemicznymi o prostej budowie, ale także ze związkami niezwykle złożonymi. Dla tych współczynniki stachiometryczne mogą przyjmować wartości powyżej 1000. W tym celu potrzebna jest tylko znajomość stopni utlenia poszczególnych pierwiastków. Pewien nierozpuszczalny w wodzie związek koordynacyjny o wzorze sumarycznym, i tutaj pozwolę sobie pominąć czytanie tego wzoru, zbudowany jest z jonów, z kationu i anionu, których wzory tutaj widzicie. W kationie rolę ligandu pełnią cząsteczki mocznika, zaś chrom występuje na 3 stopniu utlenienia, atom chromu. W anionie ligantem jest jon cyjankowy, w którym atom węgla przyjmuje stopień utlenienia 2, a atom azotu minus 3. Atom chromu przyjmuje zaś w tym anionie stopień utlenienia 2. W pewnych warunkach zachodzi reakcja chemiczna opisana schematem. I tutaj mamy to taki schemat reakcji bez współczynników stechiometrycznych. No i zobaczmy polecenie. Mamy napisać w formie jonowej skróconej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów równania procesów utleniania i redukcji zachodzących podczas opisanej przemiany. No, moi mili, to jest typowe polecenie z arkusza maturalnego, może na znacznie trudniejszym przykładzie, ale myślę, że jak sobie wytłumaczymy na tak trudnym przykładzie, to już dla nikogo nie powinno być większych problemów z przykładami prostszymi. Zaczniemy może od stopni utlenienia. Teraz na dole tutaj widzicie tego slajdu, macie już podane stopnie utlenienia w związku koordynacyjnym. One są spisane niejako z informacji wprowadzającej, bo przecież wszystkie dane w tej informacji wprowadzającej były podane. Natomiast popatrzmy sobie na pozostałe z tychże stopni utlenienia. No widzimy, że atom manganu w MnO4- jest na 7 stopniu utlenienia, atom chromu w tym anionie dichromianowym 6 na 6, atom węgla w tlenku węgla 4, jak sama nazwa wskazuje, na 4. Tutaj mamy 2 stopień utlenienia i 5 stopień utlenienia dla atomów azotu w anionie azotanowym 5. Zatem nie ulega kwestii, że jesteśmy w stanie zapisać proces redukcji. Tak, no bo proces redukcji, tutaj jakby z tym procesem redukcji się spotkaliście już nie raz, więc zapis nie powinien sprawiać problemów. Zobaczmy sobie teraz, jak zrobić to, co tutaj jest główną trudnością w tym zadaniu, patrząc cały czas na stopnie utlenienia w tym związku koordynacyjnym, który widzimy na dole. Zapiszmy sobie ten związek koordynacyjny i najpierw pierwszy stopnie utlenienia, jakby pierwsze indywiduum, które tutaj się pojawia, to aniony dichromianowe 6. Czemu tak się dzieje? No bo powiedzieliśmy sobie, co widać zresztą na dole, że atom chromu jest na 3 i na 2 stopniu utlenienia w związku koordynacyjnym. Tutaj mamy to wyraźnie zaznaczone. No a tutaj w tym anionie dichromianowym 6 jest na 6 stopniu utlenienia. Stąd pojawienie się już po tej stronie anionów dichromianowych 6. Analizujmy, co dalej zmienia stopień utlenienia. Zobaczmy. Tutaj mamy na przykład atom węgla na 2 stopniu utlenienia, tutaj na 4, a więc dochodzi znowu do zmiany. No i co? I atom azotu na -3, na -3, a tutaj na 5. No to prześledźmy sobie w takim razie, co dalej. Pojawia się dwutlenek węgla, prawda? Gdyż atomy węgla również zmieniają stopień utlenienia. No i
aniony azotanowe 5, gdyż jak wspomnieliśmy przed momentem, również zmiana dochodzi tutaj do zmiany w przypadku atomów azotu. No to teraz czas na jaki krok? Na ten krok, który zawsze doradzamy przy stosowaniu tej metody, czyli sprawdzamy, czy ilość atomów danego pierwiastka, który zmienia stopień utlenienia, po lewej stronie jest taka sama jak po stronie prawej. No to widać już na wstępie, że nie. Zobaczmy, tutaj mamy 2 atomy chromu, tak? A teraz zobaczmy tak, mamy 4 razy 1, to są 4 atomy chromu, dodać 3 razy 1, to w sumie 7 atomów chromu. No i czyli tutaj mamy 7 atomów chromu, tutaj mamy 2 atomy chromu. No to nie w sposób uwspólnić 7 i 2 inaczej, jak tylko przez siebie wymnożyć. Dlatego musimy dać 2 przed całym tym związkiem koordynacyjnym. Teraz mamy ich tutaj 14, bo 7 razy 2 jest 14, a 7 przed anionem dichromianowym 6 i dzięki temu też mamy tutaj 14 atomów chromu. Co dalej? Liczymy dalej, analogicznie atomy węgla. Skąd wziąłem to 84? No przypatrzmy się. 4 razy 6 jest 24, razy 2 jest 48, tak? I teraz następnie mamy co? 3 razy 6 i co dalej? Razy 2, czyli 3 razy 6 razy 2, to jest, już popatrzymy sobie na kalkulatorze, 3 razy 6 razy 2, 36, dodać 48, to jest właśnie 84. Popatrzymy sobie teraz na atomy azotu, policzmy. Tutaj mamy tak, najpierw liczymy tutaj te atomy azotu, czyli mamy 2 razy 6 razy 4 razy 2, dodać 3 razy 6 razy 2. I to nam da, jak sobie to przemnożymy na kalkulatorku, jak to jest świetne, to w pamięci, ja wszystko robię na kalkulatorze, gdyż tą z matematyką nie zawsze u mnie jest najlepiej. Jak rozumiem, niektórzy podzielają te opinie, te refleksje u siebie. Mamy 132 atomy azotu. No to co teraz? No teraz przychodzi czas na określenie, ile elektronów jest oddawanych. Zobaczmy, jakie mamy tutaj przejścia. Mamy zmianę stopnia utlenienia, jak widzimy, z 3 stopnia utlenienia, tak, na 6. No to teraz, co określamy dalej? Mamy 8 atomów chromu, zmienia ten stopień utlenienia. 8 dlaczego? No bo, mili Państwo, zobaczmy. Dlaczego 8? Dlatego, że mamy tutaj 2 razy 4, to jest 8. I mamy zmianę z 3 na 6, czyli razy 3, czyli tu jest wymieniane 24 elektrony. Kolejna zmiana tutaj z 2 stopnia utlenienia na 6. No to tutaj już mamy tak dalej. 3 razy 2, tak, 2 razy 3 jest 6 atomów chromu i zmienia o 4 elektrony. Dlaczego? Bo mamy 2 stopień utlenienia i 6, czyli są oddawane 4 elektrony. Łącznie zatem dla atomów chromu mamy 48 elektronów oddawanych. Zatem zapisujemy je i tutaj taka uwaga techniczna w metodzie jonowo-elektronowej. Jak ktoś się przyzwyczaił z odejmowaniem, proszę bardzo, ja jestem zawsze za dodawaniem, bo prosto zapamiętać, że dodajemy te ilości elektronów zawsze po tej stronie, gdzie mamy wyższe stopnie utlenienia atomów danego pierwiastka. Idźmy dalej. Dochodzi dalej do zmiany stopnia utlenienia atomu azotu. No i jakie mamy tutaj te zmiany? Mamy atomy azotu na minus 3 stopniu utlenienia, przechodzi na 5 z tej strony i tutaj mamy co? 3 razy 6 razy 2 i jak zawsze mówię tak, z piętra minus 3, czyli z parkingu jakiegoś, z piwnicy,
na piąte piętro przy NO3 minus musimy wyjść 8 pięter. Stąd wiemy, że to jest 8 elektronów. Czyli mamy co znowu? 3 azoty razy 6 razy 2. To jest ilość tych atomów azotów, które zmieniają stopień tlenia z minus trzeciego na piąty i to nam daje 288 elektronów. No ale zauważamy, że jeszcze tutaj w moczniku mamy też atomy azotu. One też są na minus trzecim stopniu utlenienia. Znowu liczymy, ile ich jest. 4 razy 6 razy 2 razy 2. No i 8 elektronów, co nam daje 768 elektronów. Zatem w sumie tutaj w przypadku atomów azotu mamy aż 1056 elektronów. No ale to nie są atomy jedynego pierwiastka, który tutaj nam zmienia stopnie utlenienia, bo mamy już tak, atomy chromu, atomy azotu, no i jeszcze atomy węgla. No to najpierw patrzymy tutaj. Widzimy, że atom węgla w moczniku jest na czwartym stopniu utlenienia. Tutaj mamy dwutlenek węgla, więc tlenek węgla 4, nazwa systematyczna, więc wiecie, że atomy węgla też są na czwartym stopniu utlenienia. Zatem tu nie dochodzi do zmiany stopnia utlenienia. Natomiast tutaj mamy atom węgla w tym ligandzie na drugim stopniu utlenienia i tu na czwartym. Zatem popatrzmy, tutaj mamy w sumie wymianę 0 elektronów, więc ignorujemy. Ale będziemy wliczać do ilości, tak zrobiliśmy, prawda? Natomiast tutaj zmieniają nam co? 3 razy 6 razy 2 ilość atomów węgla i z drugiego stopnia na czwarty mamy dwa schodki, a więc razy 2 elektrony, więc w sumie przybywa nam znowu po prawej stronie 72 elektrony. No to teraz spróbujmy sobie to podsumować. Zsumujmy sobie tę ilość elektronów w tym procesie oddawaną. I wychodzi nam 1176 elektronów. No to co teraz? Jaka jest następna kolejność w uzgadnianiu równania reakcji? No to, mili Państwo, teraz ładunek. No to widzimy, że po stronie lewej mamy ładunek równy 0. No to teraz co ze stroną prawą? Mamy 7 razy minus 2, tak? 7 razy minus 2 to jest minus 14. Dalej. 132 razy minus 1 to jest minus 132. No i każdy elektron ma ładunek minus 1, więc znowu nam dochodzi minus 1176, co w sumie nam daje ładunek po prawej stronie równy minus 322, czy jakbym powiedział ja, jako że jestem z Krakowa, minus 322. Teraz tak. Co dopisujemy, żeby wyrównać te ładunki? Pamiętamy, że w uzgadnianiu równań reakcji metodą jonowo-elektronową powinniśmy korzystać z kationów wodoru H+, anionów wodorotlenkowych OH- lub ewentualnie kationów oksoniowych H3O+. Jaka jest prosta reguła? Korzystamy z tego, co mamy w równaniu. Jeżeli w równaniu mamy H+, korzystamy z H+, z H3O+, korzystamy jak mamy H3O+. A z OH- jak mamy OH-. Zatem musimy teraz wyrównać te ładunki. Do dyspozycji mamy kationy wodoru. Co za tym idzie? Ile musimy dopisać kationów wodoru i po której stronie, aby ładunki wyrównać? No odpowiedź jest prosta. Dopisujemy po prawej stronie i dzięki temu ten ładunek nam się wyrównuje i teraz po stronie prawej również mamy ładunek 0, czyli zgodziły nam się już ładunki po obu stronach tego równania, które próbujemy dalej dopełniać. No to teraz widzimy, że musimy uzgodnić ilość atomów wodoru po prawej i po lewej stronie. Trudność polega na tym, że zwykle byśmy sobie po prostu to podzielili na 2 i byśmy mieli ilość moli cząsteczek wody po lewej stronie. No ale tutaj już pewne atomy wodoru się pojawiają, więc najpierw musimy zbadać, ile tych atomów wodoru jest. No to mamy 4 razy 6 razy 4 razy 2 daje nam 192 atomy wodoru. No a po stronie prawej mamy 1322. No to teraz wykonamy różnicę, odejmiemy je od siebie, no i zostaje nam 1130.
Dopisujemy, przypominam, cząsteczki wody. Co za tym idzie, w jednej cząsteczce wody znajdują się dwa atomy wodoru, czyli podzielimy sobie tą wartość 1130 na 2 i dostajemy 565. Zatem dopisujemy 565 cząsteczek wody. No i co teraz? Mamy już równanie procesu redukcji, mamy równanie procesu utleniania. Zobaczmy, tutaj mamy w przypadku równania procesu redukcji 5 elektronów. 5 elektronów. Tutaj mamy w przypadku równania procesu utleniania 1176 elektronów. Musimy to w takim razie wymnożyć. Czyli co robimy? Dół, czyli równanie procesu utleniania, mnożymy razy 5, a górę razy 1176. Po wymnożeniu otrzymamy takie równania procesu redukcji i takie równania procesu utleniania. Oczywiście bez kalkulatora by się to nie obeszło. Co robimy dalej? No dodajemy stronami. Co to znaczy dodajemy stronami? To znaczy lewą, tak jak dodawanie pisemne, lewą stronę równania dodamy do lewej strony równania, to będzie po jednej stronie, a prawą stronę równania redukcji i prawą stronę równania procesu utleniania dodamy do siebie i to będzie po lewej stronie. No to spróbujmy to dodać do siebie. Mamy lewą stronę dodaną, no i prawą stronę dodaną. Co teraz? No skracamy to, co się da skrócić. A więc przede wszystkim elektrony, bo to znacie, to mieliście w podstawówce, w gimnazjum niektórzy wyrażenia algebraiczne, czy też po prostu skracaliście wyrazy podobne po obu stronach równania. Skróciliśmy elektrony, skracamy też cząsteczki wody, bo to oczywiście jest takie określenie mało chemiczne, skracamy cząsteczki wody, ma to charakter techniczny, dlatego tak mówię. No więc jeżeli od tutaj mieliśmy 4704, odejmiemy 2825, to dostaniemy 1879 moli cząsteczek wody. I tyle też mamy po prawej stronie. Co jeszcze możemy skrócić? Możemy skrócić współczynniki stechiometryczne przed molami kationów wodoru. No to skracamy. No i zostaje nam po lewej stronie 2798 moli kationów wodoru. No i podsumujmy to sobie zatem zapisanym, uzgodnionym równaniem reakcji i mam nadzieję, że wyszło Wam podobnie i że zmierzyliście się z tym zadaniem, że sprawiło Wam frajdę, bo w ogóle uzgadnianie równań reakcji redox jest tym, co niezwykle na przykład mnie cieszy. Polecam jeszcze raz zbiór, z którego pochodzi to zadanie, znajdziecie tam inne równania redox, inne równie ciekawe zadania. No i to, do czego zachęcam, to ćwiczcie, rozwiązujcie, bo pamiętajcie, że to są często trzy punkty, jak nie cztery czasem na egzaminie maturalnym za zadanie związane z reakcjami redox, a na każdej maturze do uzgodnienia jakieś równanie reakcji się zdarza. Subskrybujcie nasz kanał, zapraszamy na Instagrama, zapraszamy na Facebooka, znajdziecie tam wiele ciekawych materiałów. Ja bardzo serdecznie dziękuję, trzymam kciuki w tej Waszej pracy, przygotowaniach do olimpiady, do konkursów, do matury. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.